Hej kochani, z tej strony ja, Wiktorek, za kolejny odcinek na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku, gdy zginę, będę mówić wam, jaki serial oglądam, jaki serial polecam. Ja seriali głównie oglądam na Netflixie i obejrzałam ich coś koło 30, może tylko dwóch nie obejrzałam do końca. No ale też na sobie chciałam pozdrowić tutaj uroczą, która dała mi kokardkę Pixel, bardzo ci dziękuję. A jeżeli wy chcecie być pozdrowieni na odcinku, to wystarczy, że wyślecie mi jakiś dryp albo Pixel, a ja was wtedy pozdrowię. Jeżeli wysłalibyście mi doładowanie, też was oczywiście pozdrowię. Zrobiła, albo nie wiem, w sumie co jeszcze, no nieważne. No i bierzemy tego filmu, że zaczynamy. Intro! Jest to jakiś ten parkour stop, dokładnie nie wiem który. O, tutaj ze mną biła moja inna widzka, super gwiazda 1167, bardzo ci serdecznie pozdrawiam. Wiem, że ze mną biła, bo ma ten sam skin po prostu co ja. I czy tam był kluczyk, bo w sumie to nie wiem. Tak, tam jest kluczyk, więc pójdę tam, się wrócę po prostu. No i tak kochani, na wstępie powiedziałam, że właśnie oglądam dość dużo seriali i naprawdę oglądam dużo seriali na Netflixie. No, oglądałam chyba tylko dwa seriale na Netflixie, albo nawet jeden tylko, więc no, zdecydowaną większość oglądałam po prostu na Netflixie, no bo wiecie, Netflix jest dość spoko i polecam wam wszystkim bardzo gorąco Netflixa, bo jest to naprawdę chyba najlepsza platforma do oglądania seriali, no bo na HBO, no nie mam i nie mogę w sumie się wypowiedzieć o HBO. No dobra, nieważne, po prostu wrócę do tematu tego skakania. Okej, tutaj widzka się będzie widzieć, więc sobie tutaj zapozuję. Okej, już. No i teraz idę tutaj. O, kupa, albo super gęsta mega pianka. Okej, no nieważne. I ta lawa, która boli, o Boż. Dobra, znaczy to nie jest lawa, tylko to jest smoła, która boli. Więc teraz będę musiała tutaj to ostrożnie przejść. Nazywam. Jakoś dziwnie mi się teraz gra, nie wiem, o co chodzi. Aha, już wiem, czemu gram w Minecrafta znowu. Pamiętacie, jak wam mówiłam, że gram w Minecrafta? No, cały czas w niego gram. Teraz już trochę mniej. Dzisiaj gram tylko z siostrą i z bratem. I w ogóle pracuję moją siostrę w tym Minecrafcie. I się tak wkurzyła, że nas wywaliła ze świata. Pozdrawiam cię, Oliwia. Pozdrawiam również. Jeżeli jest wcześniej, to była właśnie moja siostra. No i tak, dobra. W ogóle ja wstęp, możecie teraz słyszeć inny dźwięk, no bo ja wstęp nagrywałam jakoś 4 godziny temu, bo nagrałam odcinek, ale nie wiedziałam, jak go zatytułować, bo to był taki dziwny, w sensie, no nie. No po prostu go nawet wam nie powiem, jaki to odcinek, bo no nie ma tytułu, po prostu nie dałam rady wymyślić żadnego tytułu, więc nagrywam po prostu inny od nowa. No i ten... O nie, nie wiem, który wybrać. Dobra, tam chyba będzie kluczyk. Oby był kluczyk. Okej. Okay. Aha, dobra, tu jest po prostu jakby taki skrót mini. Okej, okay, no dobra. Aha, no i w ogóle najgorszy blok to jest zamieszanie, ale na razie póki co tego tutaj nie ma, więc oby w ogóle już tutaj nie było. Okej, okay, kryształ hopsa. Dobra, szybko tutaj kryształ. Obym w ogóle nie zginęła na tym parkurze. Jest chyba niemożliwe, o ile się nie mylę, albo szalony, no nieważne. No i tutaj mamy dripka. Dripka daj. Nie naśpiewać, bo tego nie chcecie, naprawdę, tego nie chcecie. I w ogóle to nagrywam, co nas nie ma live'a. I jest teraz na MSP zalogowana, więc pozdrawiam się bardzo serdecznie, Nastia. Nastię chyba wszyscy znamy i kochamy, prawda? No dobra, teraz tutaj hopsa. I tutaj. I tutaj. I na to szkło. Myślałam, że to jest lód taki dziwny. Nie lubię tego lodu. W sensie on jest bardzo ładny, ale... Jeszcze jeżeli jest dla VIP tylko, w sensie dla VIP, w sensie, że za pakiet VIP, nie? No to bez sensu dla mnie. No dobra, trudno. Tutaj, o, i mam pomysł, co powinno się dodać do Blockstar Planet. No dobra. Prowadzę z tego miniserię. No i teraz po prostu, gdy wpadam na jakieś pomysły, to dosyć zapisuję w notatniku, więc przez to... Ej, mam chyba skąd ucho. Boże, nie mam się skupić. No i przez to, że zapisuję sobie to w notatniku, no to dzięki temu mam po prostu pomysły na bieżąco. A tak tutaj zawsze zapominam takich rzeczy, na przykład jak mam jakiś pomysł na mema z BSP albo Nexę. Zapraszam po prostu w ogóle na fanpage Nexę. Jeżeli oglądacie Nexę, pierwsze zginięcie, czyli pierwszy serial, który wam polecam, a fanpage Nexę nazywa się Fypy, znaczy Nexę podłoga fanpage albo Fypy podłoga Nexę, gdzieś wam tutaj wkleję nazwę. Więc pierwszy serial, który wam polecam z całego serduszka, jest to dawno, dawno temu, Once Upon a Time. Jest to serial o, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, o postaciach baśniowych, które przeniosły się do naszego świata przez mroczną klątwę tak zwaną. No i tam główna bohaterka, czyli córka Śnieżki i księcia z bajki, chyba się wracam, no dobra, trudno, czyli księcia z bajki i Śnieżki po prostu, ona musi tą klątwę zdjąć i jej syn właśnie ją znajduje, którego odda do adopcji, żeby tam pomogła z tą klątwę zdjąć, chyba się wracam, no nieważne, pomaga tą klątwę właśnie zdjąć. Jak tutaj będzie tamto, co ja nie poznaję, to się wracam.
Ta, brat sąsiad, czyli odnowa zacznę sobie od tego. No i właśnie on jej pomaga, no i potem musi sobie obejrzeć, żeby się dowiedzieć, co się działo dalej. No tak, polecam, naprawdę bardzo fajny serial, obejrzałam go w miesiąc jeden dzień, ma on chyba 7 sezonów, albo 6, nie, 7 sezonów. I każdy sezon jest wspaniały. Mój ulubiony odcinek to w ogóle jest przedostatni z epizodu ze sezonu 6. Chyba 20 któryś, nie jestem pewna, który... Aha, i internet mnie nie działa, zaraz wracam. Albo jednak nie, dobra, internet już działa. Boże, tak dziwnie się teraz z nim wygra ten odcinek. Ale dobra, w ogóle mam jakieś takie dziwne wrażenie, że jest tutaj mega słaby dźwięk w tym pokoju. Nie wiem czemu. Jakby jakieś echo było? Nie wiem, albo że jakoś za cicho mówię. No nieważne, nieważne, moi drodzy. I teraz idę sobie teraz serduszko i tutaj. A wiem czemu tak się czuję, bo siedzi obok mnie moja siostra, w sensie leży na łóżku i się czuję niezręcznie, jak przy niej nagrywam. To dlatego. Mogę się jakoś jakaś dziwna wydawać. I teraz tutaj. Okej, mamy smołę i Tom. I chciałam powiedzieć, jest za dużo Minecrafta. I dripa. Dobra, tutaj sobie teraz na to wskoczymy. Okej, zczytujemy trochę i pójdziemy tak. Tutaj i tutaj. I do portalu, hopsa. Aha, i myślałam, że nie mam klucza. Na całe szczęście mam, więc teraz sobie skaczę po takich dziwnych końcach. I przypominam, kochani, że jeżeli widzicie jakieś dziecię, to nie jest tak, że ja zginam i po prostu jest mi wstyd i nie chcę wam pokazać, bo ja naprawdę nie mam czego ukrywać w tych zginięciach. Po prostu chodzi o to, że odcinek był nudny, jakoś, nie wiem, się zaplątałam się i nie wiedziałam, co mówię, więc to tylko dlatego są cięcia, jeżeli jakiekolwiek cięcia w tym odcinku będą. Ale to teraz tu i w ogóle to prawie 5 minut już. Okej, okay, wow. Nie straciłam życia, o dziwo. Więc trochę długo. Ale no, tragedii nie mam, najwidoczniej. O nie. Jak teraz zginę, to wychodzę z tego parkoura, bo już nie dam rady go przejść i mi się po prostu... Dobra, zginęłam. Kolejny serial, który wam polecę, to po prostu powiem wam go na samym parkurze. Okej, okay, drugi parkour i od razu polecę wam ten serial, który mam polecić, bo przed chwilą zginęłam. Jest to Dobre Miejsce, The Good Place, oczywiście też na Netflixie. I ten serial ma chyba 4-5 sezonów, chyba... Nie, nie mam pewności. Najszałam tutaj na ekranie. Ja nigdy nie pamiętam, ile jaki serial ma sezonów, zawsze zapominam. Obejrzałam każdy i ostatnio obejrzałam finałowy odcinek. Niestety się skończył ten sezon. Serial, przepraszam. No i już więcej odcinków po prostu nie będzie. No cóż, szkoda. To jest o tym, że po prostu po śmierci ludzie trafiają do dobrego miejsca i to jest taka, to nie poruszonych takich, nie wiem, aspektów wiara, nic takiego, po prostu zamiast nieba ani raju jest dobre miejsce albo złe miejsce, no i się trafia albo z tego, albo do tego, potem okazuje się, że jest jeszcze jedno miejsce, ale obejrzyjcie sobie, żeby wiedzieć, jakie jest jeszcze miejsce. Naprawdę ten serial jest cudowny, polecam bardzo, bardzo serdecznie. O jedno odcinek ma po 20 minut chyba, więc są to takie mega przyjemne odcinki. Nie ma tam przekleństw, jeżeli kogoś to interesuje. Okej, okay, zginęłam. Więc kolejny serial, który wam polecę, to muszę się teraz zastanowić, bo mam dość dużo tych seriali. No to serial, który mam za sprawę, to jest Supergirl. Jest on o kuzynce Supermana, czyli właśnie Supergirl. Oglądam ten... Nie umiem mówić wyrzydle obok siebie, bo mi się język rozjeżdża, nieważne. Po prostu ona jest kuzynką Supermana i ten serial się opiera jego na jej przygodach, na jej ogólnej historii. Ma obecnie 5 sezonów i 5 sezon nadal jest w toku, wychodzi na Netflixie. No i po prostu jest super. To jest chyba serial, który oglądam najdłużej z Netflixa, bo jakby się jeszcze nie skończył, ani nie wyszły już wszystkie odcinki, więc to jest serial, który po prostu oglądam najdłużej. Się super, jak opowiadam o serialach, bo chyba wcześniej będę robić takie odcinki, jak mi się spodoba, naprawdę. O, myślałam, że zginęłam. To było głupie. No ale naprawdę, ja naprawdę oglądam tych serialów 30 i mam nawet taką listę w notatniku. Kiedyś sobie pobrałam aplikację, ale ta aplikacja się mnie nie sprawdziła. Nazywa się TV Timer, jak ktoś jest ciekawy. Ona się mnie nie sprawdziła, bo tam nie było i wszystkich seriali i niektóre... No jakaś taka dziwna, wolę jednak sobie zapisać w notatniku. No ale tak, o nie, dobra, mnie ścięło. Myślałam, że spadnę. Ale na cóż, tak się nie stało. Dobra, to jest tutaj. Tak, o dobra, już wiem, jaki serial polecam kolejny, który w sumie nie będą wypowiadać się o tym serialu, póki nie zginę. Ale oby to się tak się nie stało i to jest ostatni parkour w tym odcinku. O Boże, on spadła. No i zginęłam, okej. Okay. Więc kolejny serial, który nadal oglądam się na trzecim sezonie, to jest Teen Wolf. Nie wiem, czy później sezony są dość fajne, na razie trzeci sezon, do trzeciego sezonu jest wszystko spoko. Mi się bardzo ten serial podoba. Jest on już od 16 lat, ale jedyne co jest, nie wiem, tam takiego, co powoduje, że od 16 lat, to przez to, że są takie dość makabryczne sceny, no bo wiecie, krew itd. No i też przez to, że po prostu są tam przekleństwa.
Okej, krótkie zdjęcie, bo brat mi był do pokoju. Nie wiem, na czym skończyłam, ale są tam, są tam przekleństwa i one są dość rzadko, no więc nie ma się czym martwić. Teen Wolf ma chyba, nie wiem, 6-7 sezonów i mam moja ulubiona postać, to jest Stylus Stylinski, jest to naprawdę moja ulubiona postać. Strasznie mnie śmieszą jego niektóre kwestie, w ogóle jest śmieszny, ja go lubię. Druga moja ulubiona postać jest... O Boże, zapomniałam imienia. Lydia, tak. To nie jest żaden spoiler, po prostu to są głównie aktorzy w tym. No i dobra, bez tego przedłużania tego opowiadania o tym serialu, po prostu idź na Netflixa i go obejrzcie. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj jest możliwe obejrzenia go. Jeżeli tak, no to naprawdę polecam i zachęcam. A jednak najbardziej chyba zachęcam do Once Upon a Time, bo jest naprawdę... Once Upon a Time, przepraszam. Jest naprawdę super serial, czyli dawno temu, to co mówiłam wcześniej. Bo naprawdę kocham ten serial, to jest mój ulubiony serial. No i co, no i są cudowne, nie miałam się w sumie na czym dłużej rozwoić się tym serialem. No dobra, ale idę dalej po prostu w tym parkurze i gdy zginę, to po prostu zginę. Teraz gdy zginę, to będzie już ostatnie moje zginięcie i wtedy skończę odcinek. Ale wiecie, wpierw opowiem o tym serialu, o którym ja będę musiała opowiedzieć, prawda? I dlaczego? No bo tamten parkur trwał około 7 minut, a ten trwa już około 5 może. Więc nie chcę, żeby odcinki były jakieś bardzo długie, bo mnie takie odcinki na przykład nudzą u nas, są bardzo długie. Wybacz mi, Nastia. I ja takie odcinki wtedy po prostu oglądam na X. Wybacz mi, kochana, ale niestety tak robię. No i tak to po prostu wygląda. O, i w ogóle jeszcze właśnie tego momentu jeszcze w komentarzu hashtag kwiatek, a ja przyjmę wam serduszko, bo jeszcze o tym nie mówiłam. Dobra, to było moje ostatnie zginięcie w tym odcinku. No ale póki nie skończę opowiadać, po prostu nie skończę. Kolejny serial to też muszę sobie wybrać w głowie, bo naprawdę oglądam ich bardzo dużo. A więc koniec nam to jest La Casa de Papel. Dużo osób pewnie go zna, jest on z jednym z najpopularniejszych seriali na Netflixie, czyli Dom z Papieru po polsku, jest on hiszpański. Ja długo się nie mogłam do niego przekonać, ponieważ uważałam, że wszystkie seriale, które są po innym języku niż angielski, po polsku też nie lubię oglądać seriali ani filmów, to po prostu jest dla mnie passé, znaczy passé, dobra, źle to mówiłam, jest po prostu dla mnie taki jakoś nieprzyjemny język, ale po prostu zakochałam się w tym serialu. Nie jest to mój jakoś bardzo ulubiony serial, ale jest naprawdę bardzo fajny, obejrzałam go chyba, nie wiem, w 2 tygodnie, no i niedługo wyjdzie jeszcze jeden z jego sezon, chyba, albo nie, no dobra, nie jestem pewna. Serial oglądam też oczywiście o wiele więcej niż tylko ten, no ale tak mniej więcej to wygląda. Wybrałam ten serial, które jakiekolwiek mają dla mnie znaczenie, jakkolwiek zażałowałam, że się skończyły, jakkolwiek je przeżywałam, płakałam i tak dalej, no bo naprawdę chciałam powiedzieć Dark, ale Dark też oglądałam. Nie oglądajcie, jeżeli nie lubicie przekleństw makabrycznych scen itp. itd. No to po prostu... są to takie serie, które się wzruszyłam, no nie wszystkie oczywiście, no bo na przykład Teen Wolf, no to no, była taka scena, której no, było mi dość przykro, ale się nie popłakałam, a w Once Upon a Time prawie się popłakałam, okej? Okay? Nie płakałam, ale się prawie popłakałam na końcówce, no bo wiecie, to był serial, który jest po prostu najlepszy moim zdaniem. No i dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja jestem Wiktoria, wy jesteście widzami, ja się z wami żegnam, pa!